Siemaneczko, ja jestem Papetian Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy sobie zbierać żyto na kieszonkę szczepą. I będziemy spawać naszego nowego byczka w przyczepie. Zobaczymy, czy on będzie zadowolony, ale raczej no. 250 koni nie powinno mieć z tym problemu. Więc lecimy. Wchodzimy i lecimy z tematem, proszę państwa, bo się tu nie ma co opierdzielać. Chcemy go odpalić, ale nie wiem gdzie. Dobra, tak odpalimy. Nauczyłem. A tym. Dobra, o ważne. Lecimy, sprawdzimy jak on będzie sobie tutaj nawalany. No ale raczej no tyle koni, no to raczej powinno być bez żadnych tutaj większych problemów, jak to jakby nie było. Liczyłem zrobić sobie to belki, nie nagrywać tego dzisiaj. Was mogę zanudzać. Wyłącznie może tymi tą wiosną całą. Ale stwierdziłem, dobra, nie. Trzeba to nagrać, ponieważ... Czekajcie, teraz tak, ja sobie muszę upasować jakieś na godzinę. Nie pamiętam, ile 10, 12 leciał, 15 na godzinę. I niech sobie tak powoli sobie to leci. Więc nie jest tak źle. Jałówki za 2 godziny mamy przywieźć. A więc spoko luz. Niestety wam tego nie pokażę na odcinku, bo za 2 godziny to chwilę czasu zejdzie. Ale spokojnie, jeszcze będzie. Jeszcze ten odcinek będzie z, co najmniej, bo myślę, że jeszcze to będzie jakaś uprawka. Się w koledzy definitywnie koniec wiosny w końcu. Tak można powiedzieć. No bo tej roboty jest naprawdę sporo na moim gospodarstwie. Trochę pojedziemy wolniej z tego względu, żeby to się nic nie stanęło. Czekajcie, bo ja też się zastanawiam też nad jedną rzeczą, czy ja nie wiem za głośno gry. Dobra, może zobaczymy tak. Sobie. Może na razie lepiej. Pokosy nie były tęgie. Te żyto nie było jakieś wybitnie mocne i tak dalej. Ale zawsze coś tej paszy będzie, bo jednak są. Można powiedzieć, teoretycznie są 3 pola, a w zasadzie 2 pola, bo to jedno całościowo można powiedzieć, że to jest. No i drugie właśnie. Też. Że tam, więc myślę, że tam około 100 tysięcy powinniśmy uzbierać sobie tutaj tego tonażu mimo wszystko. Wiadomo, że tej paszy nam im powinno zbraknąć w 100%. Siana też mi nie zbraknie, bo siana trochę zrobiliśmy chyba z 60 kulek, czyli nie mylę. Więc tutaj spokojnie. Tutaj ogólnie też jeszcze nie siałem do tego względu, że tutaj będzie soja. Troszeczkę priorytety pozmieniały. I żeby trochę tej soi go już deczko mieć. W tym roku, to chociaż ten kawałeczek tej soi będzie zasiany. No bo tak naprawdę więcej pól nie posiadamy. No liczyłem też ogólnie, nie ukrywam, pomyślałem o tym, żeby to w ogóle całość zrobić soją. Tylko jedno pole kukurydzy, ale mówię, kuźwa, jak ja tak zrobię, no trochę może być lipa. Więc stwierdziłem, że w tym roku robimy większą ilość kukurydzy. I ogólnie zbóż, a soja to będzie taki dodatek. Żniny tylko taki króciutki i powinno być wszystko wtedy elegancko. No, takie mam wrażenie, że powinno być dobrze. Czekajcie, zobaczcie on z tej starej. Raczej przez ostatni prawdopodobnie odcinek na starym mikrofonie. Bo i to mamy przywieźć. Aktualnie to dzisiaj oglądacie. Powinni mi się przywieźć nowy mikrofon do nagrywek. No właśnie. Więc myślę, że ta jakość dźwięku będzie troszeczkę lepsza niż dotychczas tego mikrofonu i tak dalej, no bo raczej chyba około 3 razy więcej zapłaciłem za ten mikrofon niż aktualny posiadam, a to mam chyba jakieś 50-60 zł, ale on chyba 150 zł kosztuje, więc no zobaczymy, czy to będzie lepszy, efektywniejszy ten mikrofon, czy wręcz odwrotnie, czy to nic nie będzie dawał sobie rady. No powiem tak, gabaretowo petarda, chyba lepiej siedzi ten klas niż jeleń. Właśnie, no to jednak jest 250 koni, tak? To już jest naprawdę konkret sprzęt. Liczyłem zapnąć balast do niego, ale mówię, kuźwa, po co mi ten balast? Dodatkowo obciążenie na przodzie, trochę bez sensu, bo on jednak uciąga. Więc tutaj mówię, nic nie będę kombinował, co kadam bez balastu. No i wiadomo, ta przednia oś, tak w tyłek nie dostaje, jakby dostawała właśnie z balastem. Więc spoko, luz.
mi to wystarcza, ważne, żeby sprawdzić go, miałem możliwości do każdego sprzętu, który na razie aktualnie posiadam. Bo dopiero w późniejszym czasie, w przyszłym miesiącu, ewentualnie w czerwcu, dopiero maszyny przyjdą nowe do niego, typowo do tego konia, można powiedzieć, woła roboczego, którego właśnie teraz tym właśnie poprawiamy. No bo jednak, no bezrokowiec 3-metrowy to jest chleb mały, no to jakaś tam agregat. Agregat jeszcze ten, co miałem pożyczony, powiem szczerze, no tam jest konkretny tonaż. I powiem szczerze, że nawet ten glas, mimo tego, nawet miałby co robić. Takie mam wrażenie. Na razie takie podstawy będę chciał kupić. Na pewno jakiegoś bezrokowca, jakąś talerzówkę i tego typu rzeczy. Więc zobaczymy, czekajcie, bo tak sobie kuźma ten puk tancuje mi tutaj. Jest trochę lipa tutaj, kurna, tak to teraz zrobić? No teraz lipę zrobię. Mogę sobie raz tamtej strony, myśmy się przejechali z tyłu domu i by też miało to ręce i nogi. Bo teraz tak, ja muszę dopasować sobie biegi automatycznie, no bo chciałbym to zrobić, o, 2-3 na godzinę. Oczywiście moje zbugowane krówki, no bo co jest innego. No i teraz tak, żeby to może było precyzyjnie, chociaż chyba nie, może bez nawigacji. Nie wiem, chyba 2-1 na godzinę, coś w tym stylu to było. Tylko teraz, czekajcie, to było tak. Chciałem zobaczyć tu na kierownicy to zrobić, ale nie wiem, czy mi się to uda. Chyba nie decydował. Więc zobaczymy sobie tak, na spokojnie. Podejrzewam, że to taka halda też będzie. Ale to nic, no ma ten towar być zrzucony i ogarnięty. Dobra, widzę, że za wolno jednak. Po tej pryzmie będzie, no słuchajcie, zaraz się najwyżej przysiądziemy do tego mniejszego klasa, bo tak sobie właśnie przygotowałem tutaj do rozbijania. Więc zaraz sobie to ogarniemy, na spokojnie. Tutaj. Więc możemy sobie powiedzieć, że będziemy skoro tak testować dzisiaj. Bo do takiej hałdy naprawdę tego nie rozbijemy. Więc sobie siadamy. Od razu sobie to weźmiemy do przodku. I lecimy sobie tutaj. Teraz to wszystko sobie ogarniemy. Czekajcie, bo tak, aha, dobra. To jest do mnie tający, więc trochę nie, na w sumie nie trzeba będzie mieć na początku. A myślałem, że ktoś przyjdzie i pomoże tutaj, nie ukrywam. Ale jednak nie udało się nikogo tutaj nająć. Takich rzeczy, więc niestety tak trzeba to po prostu ogarnąć samemu. Takie to jest życie. Ale jednak trzeba samemu trochę tutaj sobie powoli na tej gospodarce radzić. Warte było to mimo wszystko zakupu, powiem szczerze, bo naprawdę robotę dość fajną, to jak jedno, tak i drugie robi na tej pyzdemce, bo to jest naprawdę zajebista sprawa. Patrzcie, no i to już elegancko, można powiedzieć, że wstępnie jest to rozbite, jeszcze wiadomo, to powinno być jeszcze bardziej rozbite. To wszystko na lewadzie czego już będzie można sobie tutaj klasem na eleganckości dużym wjechać i to wszystko chcę ogarnąć. O, patrzcie, przepchnę sobie tutaj elegancko. Poczekajcie, bo ten silos jest trochę przywąski, chyba to było w tamtym roku, to sobie wskowiem case'em, a że teraz mam czymś innym możliwość, no to stwierdziłem, że jednak tego klasa, tego aktualnego, tego mniejszego sobie właśnie zrobimy. Zapniemy w to, no bo jednak John i troszeczkę faktem masowo jest ciężejszy to wszystko, ale już mi nie pasuje gabaretowo, więc stwierdziłem, że jednak podziękuję i że to jednak nie będzie to tym pięknym zestawem, bo widzę, że tutaj troszeczkę tak to wszystko ciężko ogarnia, ale spokojnie, ja sobie to ogarnę później, na spokojnie, na koniec, bo na opony najechałem, niestety, ale spokojna głowa, 4 na godzinę powinno to być wystarczające tutaj do tego ugniatania.
ale ciebie po następną przyczepę. Nie wiem, nie tego będziemy, czy będziemy mieli 5 przyczep, czy ile raczej inne przyczepy będziemy, tego nie wiem. No ale to jesteśmy, no... Jeszcze tak dopiero pierwszą szczepę, już mam 10 minut odcinka, mam powiedzieć. Słuchajcie, to było tak? Tak. Nie no, ale robota fajna tym klasem. Naprawdę. Można powiedzieć, że nie żałuję tego, że kupiłem ten aktualny ciągnik. Naprawdę fajną robotkę sobie tutaj można nim zrobić. Wiadomo, mówię, maszynki będą kupione, bo też ta robota na pewno będzie lepiej szła. Ogólnie też pytałem się znajomego, od którego pożyczam agregat, odnośnie spółki, jak to można powiedzieć. Czy byłby chętny na współpracę ze mną, w sensie, że nie wiem, powiedzmy, ja mam takie maszyny, powiedzmy pasę, on nie ma pasy, bierzemy pasę, on w ramach, powiedzmy, daje agregat i te, bo tak, powiedzmy, takie rzeczy. No i powiem szczerze, był z tego skłonny, więc powiem szczerze, że to nie jest wcale tak źle, bo on powiedział, że potrzebuje Bosza, Bosza potrzebuje dużego ciągnika, więc z automatu ja powiedziałem, jeśli tak, to robimy współpracę, jeśli byś chciał, taką, powiedzmy, pseudo firmę zakładamy między sobą. Czy nawet nie wiem, jak to dokładnie nazwać, ale wiecie, no taka, no, sąsiedzka pomoc, tak zwana, o, jak to można powiedzieć kolokwialnie. I powiem szczerze, że no, przystał na to. No i może pojedziemy niedługo do niego na plac. Ja wam pokażę, co ma za sprzęty, bo naprawdę ma też fajne sprzęciki na gospodarstwie. Więc tutaj będzie można się naprawdę fajnie popracować. On ma troszeczkę mniejsze sprzęty, ale adekwatne od moich maszyn, które mam, ciągników. I odwrotnie, on ma z kolei większe ciągniki, znaczy większe maszyny, a mniejsze ciągniki i tak dalej, więc taka, wiecie, współpraca będzie taka miała fajna. Wiecie, no po co kurna sobie też kurna pokrywać, nie wiem, głębosze na moje hektary tylko, jak mogę się współpracować, wejść w spółkę tak zwaną i to bardziej to dopracować, tak? Mi to by bardziej, ale będzie się działo niż teraz aktualnie, no bo jednak te ciągniki też muszą się zwracać, bo nie zawsze mi się to będzie zwracało, tak, samemu. No i taka współpraca jak najbardziej mi to będzie się działa. No agregat powiedział, że już agregatu nie muszę kupować, więc agregat u niego pożyczał, więc to jest na pewno fajniejsze niż mam teraz wykupywać. No, że ma 5-metrowy, no to wiadomo, że na tej upawce, powiem szczerze, ten klas miał problemy w niektórych momentach. Wiem, że mieliście tutaj nagrane, więc może zwróciliście uwagę, może nie. Ale powiem szczerze, że ja z mojego punktu widzenia, no, miał troszeczkę problemów. Więc mnie trochę to zdziwiło. Ale no, z drugiej strony, no, to jest jednak 5-metrowy, on ma tam akurat ciągnik 180 koni. Ma tym targa, tylko że ma, chyba może lepiej dociążony. No niby dał tu 1,5 tony. Powiem szczerze, no miotało w niektórych momentach. Tego właśnie ciągnika, tego klasa Aldiona 630. A tutaj naprawdę myślę, że ten John Deere to by już mógłby być. Wiadomo, tutaj pod tego klasa bym chciał pływać, no to 6-metrowy to już taka jest takie minimum, jak nie jakieś 7-metrowy. Myślę, że też by poradził. Ale najważniejsze, co on będzie miał kupione, to będzie miał kupionego głębosza bądź półdutowy, w zależności co mi się uda z Francji ściągnąć, bo nie wiem, czy będę w stanie, oszukujmy się, w stanie kupić coś konkretnego w miarę rozsądnych pieniądzach na moje gospodarstwo, bo nie chcę też wydawać setki tysięcy, tak to powiem, czy dziesiątki naprawdę potężnych pieniędzy. Jak widzicie, 25 do 35 tysięcy dawać maszynę za głębosza, takiego właśnie już coś na podobę, jak mieliśmy pożyczone od mojego byłego szefa. Czy mojego typu, teraz aktualnie mojego znajomego. Więc tutaj naprawdę by było lewej. Teraz gdyby nawet, to mógłbym od niego pożyczyć właśnie teraz głębosza i sprawdzić, czy klas byłby w stanie to ogarnąć. I nie wiem, czy właśnie się przyszły odcinek właśnie z tego już nie będzie. Czy pożyczymy sobie tego głębosza i sprawdzimy definitywnie, czy ten klas będzie w stanie wycisnąć chociaż te tam niby John Deere dawał 11 na godzinę, to też nie było na pewnej głębokości, a ja chciałem zobaczyć, czy ten klas dałby na pewnej głębokości tam 52 cm definitywnej głębokości, bo tam powiedziałem, że można 52 maksymalnie ustawić, bo szefu ma wyjście 15 koni, a tam jeszcze mówi, że życiu nie robi na pewnej głębokości.
mimo że to jest trzymetówka. No teraz my mamy taki ciągnik, który jest w stanie to uciągnąć. Czekajcie, przyciszę trochę słuchawki, bo nie słyszę swoich myśli, tak powiem. I naprawdę, no trzeba by to przemyśleć. Mamy bliżej jeszcze pożyczyć tego kłębosza i od niego i po prostu przetestować go z właśnie tym ciągnikiem, bo wiadomo, już ten zapas mocy powinien być, bo na przykład 230 koni, taki minimum. Dlatego wiadomo, że on ma tam 200, mówię, wspomniane 200. Czekać teraz, żebym ja dopasował sobie bieg, taki odpowiedni. Ja sobie może bym tak sobie ustawił te 4 na godzinę, czy by to było adekwatne. No dwójka była za wolna, więc zobaczymy. Ten wiadomo, piłuję go na razie, bo już nie chcę mi się tak przedukować mocno tymi biegami. Najgorsze jest to, że ja muszę z automatu wysuwać klawiaturę, co by trochę drażni, no ale... No myślę, że te 4 na godzinę, może jestem w stanie to przejechać w pełnej prędkości, takiej, wiecie, te 4 na godzinę i powinno mi to raczej starczyć. Może to będzie troszeczkę za szybko, też widzę, że... No lekki tam... No nie jest tak źle, o. To już nie jest tak źle, bo już można tak mniej więcej sobie takim... taką prędkością przejechać. Czy pojedziemy sobie jedną szczepę przywieziemy. No prawdopodobnie to będzie koniec. Bo jeszcze jeden odcinek trzeba nagrać. Bo jest czwartek, piątek, znaczy na piątek. Teraz myślę, że powoli coś się ogarnia, to wszystko, żeby troszkę to nagodzić. Dlatego my jeszcze tam sobota, niedziela, prawdopodobnie to będzie taki odcinki jeszcze z wiosny, bo nie uda mi się ogarnąć tego save'a tak, żebym po prostu był w stanie usiąść i nagrać to i przewinąć na wiosnę, aczkolwiek pewnie nie wiosnę, tylko na lato. Więc tutaj może być ciekawie. Ale będę się starał by na mniej. To zrobić? No dobra, znam ta parę długa, nie ukrywam. Już trochę monotonią się zachodzi ta wiosna. Ale słuchajcie, no w życiu realnym też jest monotonia, jeśli ktoś wiedzie, że żniwa, jak ma dużo katarów, też siedzi, te żniwa i to wszystko. Ktoś w polach tak samo, to jeszcze tym bardziej dłużej jeździ, no bo jednak w późniejszym czasie powiedzmy, że jeśli zasieje ktoś rzepak, no to jednak te opeski też się powtarzają na odcinkach. Jest to widoczne nawet u Joker Farma, czy u innych właśnie youtuberów, którzy tam tiktokerów teraz właśnie. No ta robota jest naprawdę powtarzalna, tak? Więc teraz mówię, ten kwiecień jest taki dłuższy, bo jednak mówię, siano kłosy, całe te siano, to pasowanie siana, to spoganięcie, to jest dłuższy okres był, tak? Nie oszukujmy się. No ale niestety, no chciałem to sprawdzić, chciałem kupić te nowe maszyny, chciałem wam to pokazać. Więc samych siano kłosów to było 4 odcinki. By nie było. Jeden dzień uprawki, teraz kolejny znowu zbiło żyta na kieszonkę. Ale no niestety, czas goni. No w zasadzie to jest jeszcze ile? 4 dni, 5 dni do premiery. 25, więc to też w pewnym sensie człowiek się już teoretycznie może nie napala jeszcze, bo nie wiadomo jak to będzie wyglądało. Chociaż no... No tak, no jak to będzie wyglądało, jak to będzie w ogóle z komputerem i tak dalej. Ale myślę, że ta 25 już mi tak trochę też ciągnie. Wiem. No nie oszukujmy się, tu jestem już dość rozwinięty. Mimo wszystko. Ale na pewno tej serii nie będę wrzucał. Może będzie wtedy też inaczej, że to pogruntownie będzie mniejsza w późniejszym czasie. Pod względem tych odcinków, no bo jednak będziemy wtedy mieli dwa farmingi. Właśnie, czy będziemy mieli 22 i 25 oczywiście. Na kanale, tam troszeczkę będą mniejsze maszynki. Też mam teoretycznie plan, jak to sobie rozgryźć na właśnie wspomnianego 25 farminga. Nie przy sezon, ale czy to wypali, to nie wiem, bo jeszcze nie wiem, czy to w ogóle tam będzie. No bo wiadomo, nie jest 20 chciałem powiedzieć, 12 jest premiera, więc nie wiadomo, co to będzie, jak to tylko będzie. Wiadomo, ja nie mam kanału, że dostanę jakiś przed premierowo, żebym sobie nagrał.
jest nierealne, ale nie o to chodzi o to. Więc dopiero wiecie, no definitywnie zobaczy tą mapkę, wszystkie mapki, trzy mapki, tak, zielonka. Właśnie się w ogóle zastanawiam, czy nie zrobić mimo wszystko pierwszego sezonu na zielonce. W późniejszym czasie nie zrobić na amerykańskiej. Drugiego sezonu właśnie z podstawki. No bo wtedy jeszcze tam na zielonce, jakby się upadł, to by tam za 150 odcinków zrobić. Czyli jakieś to jest 5 miesięcy. 5 miesięcy, czyli mam grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień. Do kwietnia byśmy mieli zrobioną zielonkę. Tak mi się zdaje. No dobrze, poszedł. Więc zielonka by była odgrana. Później moglibyśmy amerykańską zrobić. Amerykańska też liczę granica z 250-400 odcinków. Czyli troszeczkę lekko ponad rok czasu. Czyli myślę, że tak gdzieś polennego do 26 roku byśmy mieli ogranego dwie prawdopodobnie serię z podstawki mapy, tak? Dwie podstawowe mapy. Bo jeszcze nie szukujmy się, nie wiadomo co będzie w modyfikacjach, jakie te przełożenia będą na właśnie jakie przełożenia będą do tych modów i mapy, jakie będą na 25, bo tego jeszcze nikt nie wie, podobno szpakowo będzie. Czy Sharpie będzie przekładał wolę obowiązku, tylko przepraszam, ten jak to się nazywało, wrzosy będzie przerzucał sobie na 25. Z tego co wiem, to Sharpie podobno zwrócił, czy zwrócił już 25 właśnie do z powrotem. Na razie nie będzie jej miał, bo to jest niby kapieć, dla niego to jest 25. Zgadujka, przepraszam. Może i tak. To się okaże, jak to będzie wyglądało pod względem jak się odpali na komputerze, tak? Więc nie oszukujmy się, no pierwsze wrażenie to raczej będzie albo już może było chłopaków z MST, to jest definitywne, no bo jednak oni najprędzej raczej dostaną tą przedsprzedaż. Czekajcie, znaczy przepraszam, że premiery prawdopodobnie będą mieli na kanale. Dobra, teraz tak, ile? 4, 7, 3 i 9, dobra. No i zobaczmy, czy coś tutaj będzie lepiej szło. Czy się kurwa klas nie zawiesi? On się zawiesi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pod względem właśnie 25. Będzie warto czekać na tą 25, ale mi się zdaje, że raczej tak. Pod tym względem, więc no ciekawie. No zresztą zaraz będziemy, można powiedzieć, już a tak parę dni w zasadzie, no ile zaraz piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. Za 4 dni będziemy już mieli pewnie 25, więc tu się nie ma co bać, tak to powiem. A czemu nie chce mi podnieść? To źle klikam? Chyba jo. Będę sobie tego dylnego wału włączyć. Też zobaczymy, jak to będzie wyglądało, tak? No, 25. Jak to będzie bało? Na jakiegoś tutaj mam... A to jest przepychanie niby, tak? To jako lemiesz robi, no dobra, tego to nie wiem. Kacie, ja muszę chyba wziąć i... Pływaj to. Podnieść chyba tamto z tyłu ten wał, bo on naprawdę trochę jest kłopotliwy na ten moment. Więc zobaczymy, jak teraz ty będzie lepiej sobie radził w klasie, czy to lepiej przepchnie, czy nie przepchnie, ale jeśli tam sobie dawał kejsik radę, no to chyba nie ma problemu, chyba raczej żeby tutaj miał problem taki pyk, tak? Kim jest właśnie Plas, bo jednak jest ciężejszy, jest bardziej opakowany tutaj względem możliwości i funkcji, ale chyba on jest ogólnie około 3 ton ciężejszy, to już sam gabaret naprawdę będzie robił robotę tutaj mi. O, będzie ciężko. Poszło?
Wodka poszła, po części poszło. Więc źle to nie jest. Ale jest to roboty pełno, aż się boję. A co my dopiero przywieźliśmy? 90 ton. 90 ton przywieźliśmy dopiero przywieźliśmy żyta. Więc to są śmieszne tonaże. Jak na moje możliwości, więc tutaj na pewno trzeba to będzie trochę bardziej pokombinować, porozbijać. Lepiej to. Jest mało miejsca, tutaj nie ma co się oszukiwać. Wiecie, no stawiałem niby ten Wasilosy, no teraz się powinien stawiać tam, a dopiero to będę sypał tam. Wszystko związane właśnie z takimi uprawami jak na kieszonkę wiedza ewentualna. Jak będę miał po prostu wycięty jęczmień, ponieważ będę chciał to po prostu już wyrównać to wszystko i wtedy na pewno będę miał to dużo, dużo lepiej ogarnięte. Mam wrażenie, że tu las się strasznie nisko opuszcza, ale nie wiem, czy to jest tylko moje złudzenie, czy tak to faktycznie tutaj jest. Dobra. Jako taką można powiedzieć, że to jest niecione. Tylko problem kurwa ze zjechaniem teraz. Dobra, mordeczki. Ja nie przedłużam. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek by się spodobał, to ciepłe komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się z tego odcinka. Na razie, cześć.